Teraz przy samym gołąbku numerze 52-57. Tak na pierwszy rzut oka niby to jest, napisałem, że to jest samiec, ale też powiem szczerze, że nie jestem do końca pewien, bo to może być taka większa samiczka. Czasami z tych szpaków wychodzą właśnie takie gołębie, że wygląda jak samiec, a to jest samica. Gołąbek ma do spierzenia tylko jedno piórko. Jest naprawdę śliczny. W ręku nie jest głęboki, tu jest pośródki umieśnienie. Umieśnienie, ubarwienie, piękny szpaczek. Od góry ojcem tego gołąbka jest samczyk bardzo mocno zimbrydowany na słynnego 70-20 u kolegów Rostków. Jest to parowanie wnuka z córką. A od dołu matką jest naprawdę bardzo mocno zimbrydowana samica na słynnego 13-60. Także można powiedzieć gołąb w 100% Tadeusza Pałki, bo ten 70-20 u kolegów Rostków też jest gołębiem właśnie wywodzącym się z hodowli pana Tadeusza. Także polecam gołąbka i zapraszam do aukcji.